Dzisiejsze spotkanie, pierwsza mapa Club, to o czym wam wspominałem. Kolejne mapy, jakie zobaczymy przed nami, no to będzie oczywiście Oregon, którego nie mogło zabraknąć. No i trzecia mapa Decider będzie Coastal. Ale patrząc na dzisiejsze mecze, dzisiejsze spotkania. Wczoraj typowaliśmy sobie mniej więcej, jaki będzie wynik. Na pierwszym spotkaniu typowałem wynik 2 do 1, przepraszam, 2 do 0. Było jednak odwrotnie, bo zobaczyliśmy wynik 2 do 1. A w drugim spotkaniu typowałem 2 do 1 i było 2 do 0. Ale patrząc na dzisiejsze możliwości, dzisiejsze składy, dzisiejsze drużyny, to myślę, że będzie 2-0 dla Koziołków i 2-0 dla Orłów. Chociaż przy dobrej grze Watahy, to z mistrzami z poprzedniego sezonu mogliby dać sobie radę na której z map, ale myślę, że tak czy siak będzie bardzo ciężko. Co najciekawsze, mamy zbanowanego Termite'a przez Watahę, więc będzie o wiele ciężej wejść ewentualnie do jakichś miejsc, do możliwości przepalenia się na bombsite, przez co będzie używana tylko Hibana i zazwyczaj Maverick do możliwości otworzenia sobie dodatkowych dziur, możliwości rotacji czy zajmowania innych terenów. Czy to jest ewidentny ban pod Koziołków? Mogło to tak wyglądać. Ale aktualnie nie ma co przesądzać z tego względu, że jeszcze nie zaczęliśmy żadnej rundy, nie widzimy jak to będzie wyglądało bez zbanowanego, z zbanowanym Termite'em, bo aktualnie Watahę gra jako pierwsza w obronie. Zbanowany Mire oraz Echo, tutaj to chyba już nawet nie trzeba tego do końca komentować z tego względu, że tych dwójka operatorów jest tak często banowana, że rzadko, ale to rzadko zdarza się, że jest jakiś inny operator zbanowany. Rozpoczynamy nasze całe dzisiejsze spotkanie po stronie Koziołków. Syria, Crash, Zygmunt, Shadow oraz Fizzy. I po stronie Watahy Maybe jest Lot, Young Shroud, JV oraz Numinex. Jak to Numinex powiedział na chwilę w przerwie, że powrócił do gry, żeby nauczyć się ponownie w nią grać. Więc może być różnie, zobaczymy jaki to będzie miało efekt końcowy. Miejmy nadzieję, że jakże dobry dla jednego, jak i drugiego zespołu. Ja już szybko sobie biorę długopis na możliwość ewentualnych rehostów, takich to we wczorajszych spotkaniach mieliśmy. Na początku zaczynamy od Kesha, więc jestem bardzo ciekaw, jak zawodnicy rozpoczną nasze całe dzisiejsze spotkanie. Jak to zagra? Mamy wybranego bandita, mamy wybranego Kaida, więc możliwość na przepalenie ściany będzie oczywiście możliwe. Z tego względu, że jest zbanowany dodatkowo Capitao, więc Capitao nie dorzuci swoich ognistych pocisków na przepalenie, dzięki czemu Numinex będzie mógł się tutaj znajdować. Ale patrząc na to, że jest wybrany Thatcher, który może zniszczyć ewentualne ADS-y porozstawiane przez Jägera gdzieś w okolicach serweru, gdzieś po okolicach okna, aby móc dorzucić nade'a na jednego zawodnika, który będzie starał się przepalić tą ścianę. Jeden kite od razu na sam początek dorzucony, myślę, że jeden toucher wystarczy, żeby go zniszczyć. Potem ewentualnie będzie Numinex podchodził, żeby przepalić do końca tą ścianę. Zobaczmy, czy w ogóle Garrus cały jest wzmocniony. Garrus to najciekawsze, nie jest wzmocniony, a jest to wręcz podstawą do rozpoczynania całego spotkania. Crash na naszych ekranach. Szukanie zawodnika gdzieś od garażu. Nie wiem, czy zawodnicy pozostawili w ogóle ten teren, ale jest już pikujący zawodnik. Jest Crash z pierwszym fragiem. Wyeliminowuje Young Shrouda, więc trochę zła dyspozycja, można by rzec, z tego względu, że będzie bardzo ciężko, ale Hibana zostanie przepalona przez Minexa, więc dwa pociski Hibany już aby na pewno się nie udadzą. Jeszcze Fizzy dodatkowo będzie starał się gdzieś porobić małe dziurki, żeby znaleźć to wszystko, ale będzie rozwalona tylko jedna strona ściany, przez co nawet nie wiem, czy będzie można ten przejść, czy przeczołgać i czy przejść na kucaka, ale Crash z kolejnym fragiem. Crash się rozpędza, trzy fragi już na jego koncie, trzy piękne głowy od tego zawodnika, ale Crash jakże świetnie podchodzi od tych sodów, świetnie chce fragować kolejnych zawodników, czwarty frag na jego koncie i czy to będzie ace już na samym początku, ale nie, jednak Syria zabiera tego fraga od pleców i cztery fragi już na samym początku Crasha. Przez świetne wejście, świetną dyspozycję i możliwości, jakie mu dali zawodnicy Watahy, z tego względu, że nie został wzmocniony garaż,
Na 100% wszedł później do tego garażu, wyeliminował tam znajdującego się Rooka. Dalej, przechodził jeszcze do schodów od samego garażu, eliminował kolejnego zawodnika, na schodach wyeliminował trzeciego zawodnika, czwarty zawodnik, który pikował mu już z side'u, to był Kite, i piątego zawodnika miał już idealnie na muszce, ale końcowo i tak Syria zdobył tego fraga, więc można by nazwać, że był jakiś pomysł na obronę. Można by tak nazwać. Ale patrząc na to, że zostawili samego Crusha, odpuścili całkowicie Zofię, która wchodziła sobie jak chciała. Za Kogiem, ze swoją bronią. I Polka porobiła czterech zawodników. Kaplica teraz przed nami. Nie wiem, czy to był może motyw zaskoczenia, chociaż Cash jest bardzo często grany, więc wątpię, że Watacha posunęła się aż do takiego stylu. Ale pierwsza runda, no to była całkowita dominacja. Chyba nawet żaden zawodnik nie zginął od drużyny Koziołków. Tak się stało. Starali się dodatkowo jeszcze przypalić tą ścianę. Udało się tam Numinexowi podłożyć jeszcze baterię Bandita, przez co było utrudnione wejście, ale tak czy siak. To, o czym wspominaliśmy. Crash, który odegrał bardzo, ale to bardzo świetną robotę. I pierwsza runda na konto Koziołków. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie dalej to wyglądało, że posunął się trochę bardziej, ale już wyniknęły te błędy, o których chciałem powiedzieć. Te błędy, nie wzmocnienie garażu i odpuszczenie całkowicie bronienia tej strony. Young Shroud został automatycznie wyeliminowany przez zły pozycjoning. Stanie gdzieś przy oknie na zawodnika czekającego tylko na ten wybieg, więc nic dziwnego, że do tego aż się posunęli. Slot jeszcze trzymający kąt, ale jest to na blisko już Crash, który na 100% usłyszał zawodnika, który jest dziś od tej strony, ale jeszcze Kapkan, który będzie miał bardzo duże problemy. Numinex chyba jeszcze nic o tym nie wie, ale Crash zaraz go zobaczy. Oj, Crash nie usłyszał, ale zobaczy tego Kapkana. I tak będzie frag dla Crasha. To jest piąty frag i Crash kolejny frag. No, rozpędza się ten zawodnik. Chyba chce pobić aktualny rekord fragów jednej mapy. Aktualny rekord, jak dobrze pamiętam, to było z... znaczy, nie z może mapy, tylko danej fazy gry. To Świercinałów, 18 fragów Gepetto na jednej z map, ale Crash się nie boi, Crash wchodzi, kolejna głowa. Crash, co robi ten zawodnik w drugiej już rundzie? Ma bodajże 7 fragów na swoim kocie, nikogo nie ma za barem, ale szuka dalej. Crash jest rozpędzony, Crash jest głodny fragów, ale Zygmunt niestety trafia w głowę, więc to był trochę zły pomysł, ale Forgiven szybko odpowiada. Maybe jest, jeszcze trzyma ten kon na dwóch zawodników, jakby tam poszła C4, można by było i pójdzie ta C4, chyba jednak w tempo. Oj, niestety nie zabiła Sledza tam pigującego, ale Shadow dodatkowo zabije Syrię. Co tutaj się niestety wydarzyło? Jak do tego w ogóle doszło, że dwóch zawodników poszło po team kille, a i tak zawodnicy Koziołku przeszli na kolejny site, ale Zygmunt chyba zdobędzie tego fraga. Maybe jest jeszcze w kluczowej sytuacji dwóch zawodników przed nim, więc starają się w poszukiwaniu kolejnych zawodników, ale dalej nie może trafić. Maybe jest, dalej nie może tą Walkirią poskromić swoich zawodników, a tutaj ściany wszystkie niestety piękne, głowa na Zygmuncie. Maybe jest, jeszcze przywoduje swojego MPX-a, będzie starał się jeszcze to skluczować, zostaje tylko sam Shadow, ale Shadow chyba nie wie dokładnie z której strony, ale na szczęście Valkyria wie i kto teraz będzie lepszy z tej sytuacji. Maybe jest, zdobywa dwa fragi i świetny klacz od tego zawodnika, i to był ten problem od Koziołków. Dwa team kille po ich stronie, świetne wejście Crasha, no trzeba o tym powiedzieć, że świetne wejście Crasha, ale i tak Maybe jest świetnie to rozegrał, świetnie jeszcze poszedł po ten defuser, zabił najpierw Zygmunta znajdującego się na barze i Shadowa wyciągając z motocyklowego, więc nie chciałbym tego nazwać zabawą. Ale pierwszy team kill oczywiście mógł być przypadkowy, drugi jak widzieliśmy na czacie napisane przez Syrię, że należało mu się za zabranie jednego fraga, i podziałało to tym, że stracili po prostu punkt i możliwość na zagrania dużo lepiej. Warte przypomnienia jest to, że tak czy siak klub jest mapą, gdzie obrona najczęściej wygrywa, bo prawie aż 70% obron to jest obron zwycięskich. Z tego względu klub jest bardziej mapą pod broniących, że czym więcej zdobywasz rund w obronie, tym będzie lepiej oczywiście dla ciebie, bo potem przechodzisz do ataku, który jest rzadziej wygrywany. Ale patrząc na to, że zawodnicy atakujący wchodzą jak chcą,
To może być spory, ale to spory problem. Zobaczmy na tabelę. 7 fragów Crusha. Syria, 2 fragi. Maybe jest 2 z tego Crusha poprzednio. No i Forgiven 1, bo aktualnie widzimy walkę jednego zawodnika. Wszyscy mu drunują, a reszta automatycznie stara się jeszcze zajmować jakieś dodatkowe kondygnacje. Ale Crush, on się nie boi, on się nie boi, on zajmuje hasza, wyciąga dwóch roamerów znajdujących się prawie w bliskich pozycjach. Jeszcze wchodzi na side, fraguje, dopiero później jest dużo cięższa sytuacja, bo zostaje nieco zabity. Nie ma Crusha, nie ma automatycznie wygranej rundy, ale nie ma co o tym wspominać, bo poszły aż 2 team kille. Siłownia, teraz przed nami, jak to rozegrają zawodnicy? Warte przypomnienia ponownie jest to, że nie mamy tarcz, nie mamy claymorów i nie mamy clash, więc niektórym zawodnikom to może sprawiać dodatkowe utrudnienie, ale starają się sprawdzić, czy aby przypadkiem nie ma nikogo na cashu, czy można zająć ten teren. Aktualnie znajduje się tylko tutaj sam Syria. Crash jeszcze dodatkowo gdzieś w plecach, żeby sprawdzać dodatkowo ten teren, ale będą starali się przepalać tą stronę. Nie wiem, ciekawe co to za znaczek od Fiziego, miejmy nadzieję, że jakże piękny na wyciągnięcie chociaż bandita, na wyciągnięcie jednego zawodnika znajdującego się dokładnie gdzieś od schodów, czy wystraszenie, tak jak wcześniej wspominałem, zawodnika, który będzie starał się przepalić do końca tą ścianę, ale Crash już się rozpędza. Crash z pierwszym fragiem wyminowuje slot jego. Jeszcze zauważę tam kolejnego gracza znajdującego się na schodach. No Crash to jest takim typowym entry fragerem, że dla swojego zespołu stara się zdobyć te fragi. Oj, czy zobaczy tam alibi, już na pewno wie o tej alibi i to będzie kolejnego fraga, to już 9 fragów Crasha. Crash aktualnie tak mocno się rozpędza, tak chce pomóc swojemu całemu zespołowi, że w trzech rundach już 9 fragów, to jest masakrycznie dużo, no nie ukrywajmy tego, czy Crash nie dostanie zaraz plecy, ale Crash jeszcze to flikuje, myślałem, że dobije Numinexa, no niestety było bardzo blisko, żeby zdobyć tego fraga, ale zauważa, tam Jägera będzie trzymał tylko ten mały kąt, czy Jäger zdecyduje się spikować, ale nie, Young Shroud nie dokłada tego fraga, Crash o tym wszystkim wie, oj, bardzo blisko do zdobycia tego fraga, no już niestety zabrakło amunicji w karabinie, jeszcze się stara podnieść, bo Forgiven został zabity, ale Shadow aktualnie dwa dodatkowe fragi, jeszcze Numinex fraguje Fiziego, jest upuszczony ten defuser, ale na dwóch zawodników będzie bardzo ciężko z tego względu, że ma bardzo mało HP i Crash o tym wszystkim wiedział i automatyczny skan w ścianę, 10 fragów tego zawodnika w ciągu 3 rund. Wow. Chyba zauważył tam lekki kontur zmieniający po części powierzchnię i od razu zdecydował się, a ten skan w ścianę. Ale to, co pokazuje dzisiaj Crash, to co ogólnie pokazuje ten zawodnik i koziołki, to się nie dziwię, że w poprzednim sezonie zdobyli mistrza. Jeśli Crash nawet w finale chodził gdzie chciał, zdobywał te łatwe fragi, był takim entry fragerem, to o czym można powiedzieć. I dzięki temu zwyciężyli w każdym meczu. Aktualnie wynik 2-1, 10 fragów Crasha. Jeszcze będę zachwycał tym graczem, bo to co on pokazuje, jego cały movement, jego aim, który wskazuje na to, że jest świetnym zawodnikiem. Tak z czystej ciekawości. Tylko platyna 3. Tylko platyna 3. A myślałem, że Crash ma dużo wyższą rangę, chyba że nie gra w ogóle rankedowych trybów gry, więc mogłoby to być oczywiście jak najbardziej skuteczne, chociaż patrząc na KDA i Winradio, no to się nie dziwię, że ten zawodnik tak gra. Ponownie wybrany Cash jako czwarta runda w obronie Watahy i patrząc na to, że jeden zawodnik automatycznie wchodzi od schodów, automatycznie wchodzi od garażu, i jak zajmą cały ten teren? Dla mnie trochę niezrozumiałe jest wzmocnienie ściany od jacuzzi, jeśli tu jest tylko jeden zawodnik. Okej, okay. Dochodzi teraz drugi zawodnik, jest to Young Shroud. Na możliwość przejścia od samego jacuzzi zmarnowane są te dwie ściany. Można by było wykorzystać te dwie ściany na garaż. Wtedy nawet te dwie ściany od konektora są niepotrzebne. Patrząc na to, że zawodnicy może bardziej będą chcieli się skupiać na siłowni. Spójrzmy na to, że i tak znajduje się tylko tutaj Forgiven, więc to
Takie ściany rozstawiane w zupełnie innym miejscu aktualnie dla mnie są bardzo, ale to bardzo dziwne. Ponownie pozycja ta sama Crasha jeszcze tutaj znajduje się, maybe jest na pixel, będzie poszukiwał, gdzie ktoś jest i Crash już rozpoczyna swoje fragowanie, zauważył tam mały pixel na głowę maybe jest, więc nic dziwnego, że tak mu się udało jeszcze z drugiej strony lesion, ale zauważył chyba to wszystko, myślałem, że Crash będzie tego fraga, ale jednak Youngshroud w dużo lepszej sytuacji, nie ukrywajmy. Był bardzo obity Youngshroud przez Zofię, ale tak czy siak zdobył tego fragę. Jeszcze w międzyczasie zostaje zabity Numinex, ściana została przepalona przez Hibane, więc możliwość wejścia na 100% będzie. Forgiven trzymając ten kąt, sprawdza gdzie ktoś może być, ale już szybkie strzały w jego kierunku, więc będzie bardzo ciężko, żeby znaleźć kolejnych zawodników. Jest już jeden zawodnik wchodzący na planta, więc będzie bardzo ciężko na odbicie tego wszystkiego. Shadow dodatkowo, ale chyba ta czwórka go zabije. Piękna C4 dorzucona przez Slotiego. Slot jest kolejny fragment, Forgiven dokłada kolejnego i Syria zostaje sam jeszcze gdzieś na dole, więc aktualnie świetnie to pograli, świetnie rozbili nim koziołki, było bardzo blisko do zaplantowania tego defusera, ale świetna C4 dorzucona przez Slotiego zlikwidowała to wszystko, przez co tak naprawdę nie widzimy zaplantowanego defusera, a po części też przykrycie ze strony Zygmunta, że tak późno starał się przejść. I zobaczmy, jak Syria w klaczu na trzech zawodników sobie poradzi. Piękna głowa w stronę Forgivena. Chociaż patrząc na to, że i tak jest bardzo Syria mocno obity, to może być bardzo ciężko. Było bardzo blisko do trafienia głowy, ale Sloty to wszystko kończy. I Sloty odegrał teraz bardzo ważną robotę. Odegrał teraz bardzo ważną robotę, nawet z tym swoim tłumikiem, co często mnie zastanawiało, czemu Sloty tych gra z tym tłumikiem, ale dobrze teraz pograł. Świetna możliwość, świetne podejście do rzucenia C4, potem wyeliminowanie Zygmunta wchodzącego od przepalenia, no i na koniec wyeliminowanie Syrii, więc ta runda Watahy bardzo mi się podobała z tego względu, jak dobrze byli ze sobą zgrani i jak dobrze starali się podejść od lewej, jak i od prawej strony, żeby wyeliminować całą drużynę koziołków, która znajdowała się już na sajdzie. Przechodzimy na kaplicę. Jak to będzie teraz na kaplicy? Na kaplicy mieliśmy wygraną Watahy, ale nie oszukujmy się, że to była trochę wygrana dla nich, oddana przez koziołków. Z tego względu, że wcześniej poszły dwa team kille po stronie zespołu, którego ostatniego wymieniłem. I patrząc na to, jak zajęli ten teren, jak weszli do niego czysto, Crash, zwłaszcza wejście Crasha, ale to już nie ma co się tym zachwycać, bo on wchodzi za każdym razem tak samo, wchodzi bardzo szybko, stara się zdobywać kolejne fragi, ale Clutch, maybe Yesa, jak na razie najbardziej się opłacał i myślałem, że samo wejście Crasha, dodatkowe pomoc koziołków, to może nie będzie czysty przejazd, ale zobaczymy wynik bardzo wysoki dla zespołu z Poznania. Aktualnie wynik do 2-2. Mogliby zdobyć teraz 5 rund rzędu, oczywiście. Ale dyspozycja jaka jest Watahy, to myślę, że będzie bardzo ciężko i będą musieli mocno powalczyć nad swoim sukcesem. Nad wszystkim, aby do końca zdobyć te dodatkowe rundy. Next. Ponownie mniej więcej tych samych pozycjach. Spójrzmy szybko na tabelę, jak to wygląda po fragach, ale Youngshroud otwiera to wszystko jeszcze od blue, jeszcze od schodów jest wyminowany Shadow, więc możliwość przepalenia haczy? Już nie będzie tej możliwości. Nie będzie tej możliwości, ale myślę, że Youngshroud jeszcze wymilnuje Syria, ale Syria z dobrym podejściem z tego względu, że uciekł jeden zawodnik od Blue, no to trzeba szybko zrefragować jeszcze dodatkowo Fizzy, maybe jest, a no i Crash już otwiera. No, Crash w każdej rundzie zdobył minimum jednego fraga, czy zauważy jeszcze zawodnika za barem, czy Numinex jednak będzie dużo lepszy. Numinex jeszcze sprawdza, czy ktoś tu jeszcze szuka może tego drona, ale jakby Numinex teraz spikował, to Zofia by mogła zostać zabita przez Ruka, ale aktualnie jednak się wycofa i Ruk, oj, bardzo dobrej sytuacji, Numinex, jak ty niestety mogłeś to zepsuć.
Niemożliwe to jest, niemożliwe, ale Zygmunt znajduje się już na sejdzie, więc będzie bardzo ciężko. Numinex jeszcze będzie podchodził od motocyklowego, będzie starał się wyminować kolejnych zawodników, ale Numinex, ty możesz zrobić teraz świetne plezy. Wystarczy tylko dobrze spikować, sprawdzić, gdzie jest jakiś poszczególny zawodnik, było bardzo blisko do trafienia Syrii. Niestety tak się nie wydarzyło, zostaje sam JV na czterech graczy, ale Zygmunt to wszystko zakończy. Świetne wejście koziołków, świetne pokrycie dodatkowych kątów. Już widać, że nie ma w tym całkowitej zabawy, nie chcą tracić tych rund, chcą zakończyć ten klub bardzo szybko na swoją korzyść, albo przejść chociaż do zamiany stron i pokazać się w obronie z dużo lepszej strony, ale widzieliśmy. Wyciągnięcie jednego gracza, wyciągnięcie nawet dwóch graczy ze strony Watachy i automatyczne przejście od Blue na rozwalenie tam ściany. Chociaż patrząc na to, że stracili Hibane, to dobrze się dostosowali do całego pomysłu. Teraz brakowało tych trzech ścian od Blue na ewentualne zablokowanie przejścia, przez co na Blue by byli bardziej zamknięci, musieli wchodzić do samej zbrojowni, nie do kaplicy. Dopiero tam z możliwością przepalenia, znaczy nie przepalenia, nawet plantowania defuzera i przypilnowania dodatkowych kątów. Ale to by było bardzo ciężkie. Mamy ostatnią rundę w obronie, wybrany został Jim. Zobaczymy, jak na Jimie sobie poradzą w swojej ostatniej obronie, ale patrząc na zapas dwóch rund po stronie zawodników, którzy i tak czekają na ten cały atak, no to będzie bardzo ciężko. Będzie bardzo ciężko. Nie z tego względu nawet, że koziołki z poprzedniego sezonu były mistrzami, ale z tego względu, tak jak wcześniej wspominałem, że klub jest bardziej mapą broniącą, że części wygrywają tylko zawodnicy znajdujący się z obrony. Nie ma co jeszcze gdybać. Musimy zobaczyć pierwszą, drugą rundę po zamianie stron. Aktualnie jeszcze pierwsza połowa jest przed nami. Ostatnia runda pierwszej połowy. I jak to wszystko rozgram? Jest wzmocniony konektor. Nie wzmacniają całego cache'a, jak to było poprzednio. Chcą znaleźć jakieś tutaj dodatkowe kąty. Tylko podwójne rotacje MBS-a oraz Slotiego na dole. Więc będą kręcili się gdzieś dodatkowo od tych kierunków. Ale Shadow już razem z Thatcherem będą starali się przepalić tą ścianę, gdzie jest dodatkowo Numinex, więc Numinex będzie miał również dobrą okazję na możliwość przepalenia tej hibany. Dodatkowo Crash od okna na wyciągnięcie jakiegoś dodatkowego gracza, ale Numinex zaraz dorzuci swoją pułapkę, ale Zygmunt w porę na całe szczęście dorzucił EMP, więc możliwości przepalenia ze strony graczy Watachy już nie będzie. Ściana zostaje otwarta, można na spokojnie przejść i patrząc już po części na cały atak, są bardziej skupieni od tego gymu, są bardziej skupieni od strony jacuzzi, będą chcieli przychodzić kolejnymi krokami i spójrzmy na stronę Crasha, bo on odgrywa tę rolę entry fragera. On będzie chciał zdobyć dodatkowe fragi, ale trzeba spojrzeć na całą obronę. Został tylko na stadzie Numinex. Dodatkowo gdzieś Forgiven tylko się znajduje, a Fizzy już zajmuje ten teren, będzie plantował dodatkowo ten defuser. Crash tylko przypilnuje, czy jakiś ewentualnie zawodnik nie będzie chciał przechodzić rotacją, ale jest tutaj Kajet, musi to sfragować. Shadowi udało się sfragować Numinexa, ale koziołki są w ciężkiej sytuacji, bo zostało tylko dwóch zawodników, ale dalej mają okazję do pilnowania tego defusera. Jeszcze Zygmunt podejdzie gdzieś od okna, szuka możliwości sfragowania kolejnych graczy, którzy starają się wybiec gdzieś od okien. Jest próba rozbrajania, ale kolejny zawodnik wyeliminowany zostaje. Zygmunt, Shadow musi tu w końcu skrócić 3 sekundy, ale przypilnuje to chyba wszystko. Lesion wyeliminowany zostaje Vigil i teraz będzie bardzo ciężko, bo jeszcze stara się tu skrócić Youngshot, ale Shadow w bardzo dobrej sytuacji, nie dał się oszukać tak jak wcześniej przeciwko MBS-owi na dolnym boomside. Czwarta runda na konto koziołków i było ciężko, bo mieliśmy sytuację 2 do 4, ale jakoś odrobili. Zygmunt starający się jeszcze pilnować gdzieś na dachu. Mieli tą okazję z tego względu, że tak czy siak musieli podchodzić i nie mieli dokładnej pozycji na możliwość kontroli rozbrajania. I jeśli tylko Lesion dobrze by przykrył swojego kompana z drużyny, który tak czy siak wchodził na siłę do zabicia zawodnika, który stara się zniszczyć ten defuser.
Tak to, jeśli Lesion by to sfragował, byłaby to runda dla nich. Nawet jeśli zawodnik, który starał się to rozbroić, by został zabity, to myślę, że mogłoby być to runda dla nich, mielibyśmy wynik remisowy, ale tak jak wspominałem wcześniej. Tak jak wspominałem wcześniej, że zawodnicy w obronie zdobyli tylko dwie rundy. Teraz będzie bardzo ciężko. Będzie bardzo ciężko, mamy wybraną Kaplicę przez zespół Koziołków. I jak oni tutaj to rozegrają? Jak rozegrają cały swój pomysł? Syria, zawodnik z Day Organizacje. No niestety, Day Organizacje już odpadło z kwalifikacji, fazy zasadniczej, nawet nie kwalifikacji, z fazy zasadniczej do Mistrzostw Polski. Niestety już odpadli po dwóch przegranych z zawodnikami Paktów oraz Kromkodyli. Było bardzo ciężko, Syria ma jeszcze możliwość aktualnie do końca wakacji zdobyć mistrzostwo w lidze akademickiej. Poprzednim razem się to udało, czy się uda jeszcze raz, nie ma co na razie mówić, bo są to ćwierćfinały, jeszcze wszystko może się okazać, a w kolejnym etapie mogą spotkać zawodników już, którzy będą z dużo wyższej półki. No nie ma co ukrywać, że Orły to dwójka zawodników, którzy też występują w Mistrzostwach Polski, bo Aura oraz Sowy, którzy też mają ogromne doświadczenie i zespół Orów również jest bardzo dobrym zespołem pod względem aimowym i pod względem wszystkiego, aby zdobywać kolejne fragi. Kolejne fragi i głodny samych sukcesów, więc to może być bardzo ciężko. Może być bardzo ciężko, trzeba się tylko o tym przekonać, trzeba oglądać kolejne mecze. Tak jak mówiłem, dzisiaj kolejne dwa mecze ćwierćfinałowe. Następną sobotę zobaczymy w półfinały. No i w niedzielę zobaczymy finał oraz mecz o trzecie miejsce. Te dwa dni w następnym tygodniu będą komentowane już przez Albana, więc mam nadzieję, że też padniecie do mojego jakże serdecznego kolegi na możliwość oglądania tych meczy. Przypominam również o losowaniu. O losowaniu po każdym meczu, nie po każdej mapie, bo ktoś się ostatnio pytał, oj, Fork Event był bardzo blisko tam do trafienia głowy, jeszcze Lesionowi, jeszcze szuka, gdzie ktoś tam może być, czy zauważy tą małą wystającą główkę, chociaż trochę ta dziura niestety jest za wysoko. Fork Event się wycofa i widzimy już ten ból po stronie Watahy, że zawodnicy Koziołków chodzili bardzo, bardzo szybko. Chodzili bardzo szybko, starali się zajmować poszczególne sfery, cofać się automatycznie, a tak to mamy połowę czasu nad nami, nie mamy przepalonych haczy, co najciekawsze, minuta zostaje sama do końca i nie zeszli nawet piętro niżej, dopiero gdzieś tam od blue, starając się jeszcze możliwością przepalania hacza motocyklowym, ale czy MyBS-owi się to uda? No nie jestem pewien do końca, czy to jest jakże świetny pomysł, jeszcze dorzucony smoke dodatkowo na hacza, już Yangshroud stara się rozwalić tego hacza, ale Sloty zostaje już zabity przez Crusha na blue, jest nawet upuszczony ten defuser. Forgiven dodatkowo fraguje Fizjego i jak to będzie do końca wyglądało, połowa HP w rękach Crusha, ale Crush musi szybko podchodzić, słyszy to wszystko, Jäger fraguje, Forgivena Syria dokłada również fraga, zostaje tylko Yangshroud oraz Nominex. Yangshroud na długiej wieży, jeden zawodnik jest gdzieś od blue, o ile tylko lekko fraguje, było bardzo blisko do trafienia Syrii, chociaż Syria bardzo mocno bity i Nominex, jeśli tylko by wykorzystał swoją sytuację, ale nie wykorzysta i Koziołki z piątą rundą na swoim koncie. Chciałem powiedzieć, że było bardzo blisko do wygrania możliwości przez Hibany, bo wystarczyłyby jakieś dwa strzały w kierunku każdego zawodnika i każdy zawodnik by padł, patrząc na to, że mieli wszyscy poniżej połowy HP. Przechodzą teraz na Kesha i widać tą różnicę po stronie jednego ataku drużyny i drugiego ataku drużyny, co bardzo często porównuje. Z tego względu, że zawodnicy Koziołków, w tym zawodnik Crash, zajmował automatycznie teren i starał się wyciągać poszczególnych roamerów. Po stronie Watahy widzieliśmy straszną powolność, dronowanie każdego kątu, zamiast to można było zrobić szybciej. Jakieś zawodniki z jednej strony, z drugiej strony zajmować szybko ten teren. Posiadanie większej ilości czasu na pewno by działało na korzyść zawodników, a tak
Niestety to nie wyglądało. Spójrzmy na tabelę. 14 fragów Crasha, 7 fragów Siri, 7 fragów Shadowa, no i po 2 Fizi oraz Zengmund, ale nie oszukujmy się, oni nie muszą jakoś dodatkowo fragować patrząc na tych 3 zawodników, ale po stronie Watahy nie wolno im ujmować, bo grają aktualnie, można powiedzieć, dobry mecz względem swoich umiejętności, że starają się jakoś odbić i poprzeszkadzać mistrzom Polski. To Young Shroud, 6 fragów, 4 Maybes, 3 Forgivena, 2 Numinexa, no i 3 Slotiego. Widzieliśmy świetny klacz o stronę Maybesa na 2 zawodników od Valkyrie, bo mogło to w zdobyciu jednej rundy. Potem widzieliśmy również świetne dołożone C4 od Slotiego, wyciąganie poszczególnych poziomów na tym właśnie side, na którym widzimy. I to były tylko te 2 rundy, które mogliśmy spotkać. Tak to jest bardzo, ale to bardzo ciężko dla zawodników Watahy. Kamera jedna Maestro już została zniszczona, ale Maestro nie boi się, będzie chciał wyciągnąć zawodnika. Oj, było bardzo blisko do zauważenia, no trochę słabsza, niestety reakcja, zostaje obita Zofia, było bardzo blisko tam do zabicia już jednego zawodników, ale widzi ten cień. Oj, piękna głowa ze strony Zygmunta, dobrze przypilnowany aktualnie garaż i to, o czym mówiłem, że zawodnicy Watahy mają tylko jedno wejście. Mają tylko jedno wejście, ale Zygmunt zostaje wyeliminowany przez Forgivena. Już wiedziałem, że na 100% pikując tylko w lewą stronę zostanie tak szybko wyeliminowany. Więc patrząc na całe podejście, aktualnie jest dobrze. Zostaje wyeliminowany Maestro. Nie ma już takiej kontry na zawodnika ewentualnie plantującego, ale patrząc na to, że nie ma Claymore'ów, to ten garaż dalej może być dużą przykrością. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Jeszcze próba zniszczenia pułapki Lesiona, bo ona może sprawiać, tak jak mówiłem wcześniej, dużo problemów. Jest tutaj Syria, więc Forgiven na 100% będzie musiał przykryć dodatkowo ten kąt. Ale widzimy, jak nawet zawodnicy Watahy podchodzą bardzo wolno. Starają się podejść do tego automatycznie, taktycznie. Nie mają żadnego pomysłu, jak wyciągnąć jednego zawodnika podkładającego ciągle bandity, więc Fizi czuję się niewzruszony przy tej ścianie. Aktualnie ściana jest dalej nieprzepalona. Jeszcze maybe jest gdzieś z nade'em na schody, ale ten nade w niczym się nie przyczynił i zostaje szybko wyeliminowany. Jest Slotty z 2 fragami. Wyciąga poszczególnych zawodników, wyciągnięty Shadow oraz jeden zawodnik z pleców, więc jest dalej jakaś walka. Jest dalej jakaś walka, bo Crash również zostaje wyeliminowany. Zawodnik najwięcej fragujący. O, jakby Slotty trafił jeszcze przypadkowo tą głowę, ale Syria z bardzo szybkim pikiem nie mógł nawet na to Slotty zareagować. Nie sytuacja 2 na 2, 30 sekund do końca. Numinex dopiero teraz przepalił ścianę od garażu, więc mają ciężką sytuację i będzie bardzo ciężko, bo zaraz jakiś na pewno jeden zawodnik podejdzie do tego okna i będzie starał się przykryć dodatkowy ten kąt. Fizi ciągle schowany za serwerami, więc muszą wchodzić od tego garażu razem z tym defuserem, przeskakując przez okno albo przechodząc przez rotację, ale będzie to ciężki orzech do zgryzienia, patrząc na to, jakie pozycje już zajmują, jakie trzyma również Syria. Syria trafia Forgivena z bardzo dobrym, ciasnym kątem. Jeszcze Fizi stara się zobaczyć kolejnego zawodnika i Fizi to wszystko kończy. I 6 runda na konto Koziołków. Nie jestem zdziwiony. Nie jestem zdziwiony, że obrony wychodzą im może nie aż tak gładko, bo tak zostaje 2 zawodników od Koziołków w jednej, jak i drugiej rundzie, ale patrząc na trzymanie kątów, na zgranie, trochę niepotrzebne już takie podejście od Zygmunta. Pewnie jakby dalej trzymał tą pozycję, trzymanie pozycji przez całą drużynę, to by mogło to inaczej wyglądać. Rozegraliby to wszystko na czas, bo tak jak wspominałem, zawodnicy Koziołków zawodnicy Watahy, przepraszam, grają strasznie powoli i dronują każdy segment tylko za pomocą chyba jednego drona, a Koziołki całkowicie się tego nie boją. Wchodzą, zajmują ten teren i dopiero później fragują i dzięki temu mamy wynik 6-2, Jim przed nami, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na Jimie. Chociaż myślę, że jednak zobaczymy ten wynik 7-2 jeszcze przed 9 rundą. Spójrzmy na fragi. 14 fragów od Crasha, 9 fragów od Siri, 8 Shadow, 3 Fizi oraz Zygmunt.
trzema fragami. Miał wcześniej szansę na garażu trafienia Zofii, nawet dwa albo trzy razy, w końcu mu się udało trafić tą Zofię. No i tak jak wspominałem, dalej niepotrzebny pick, bo został zabity przez Forgivena od prawej strony, więc połasił się już trochę na te fragi, na możliwość wyeliminowania zawodnika, który stara się gdzieś podłożyć Hibanę, bodajże na przepalenie od ściany, od strony Ista. Zawodnicy Koziołków starają się bronić dodatkowo z cashem. Aktualnie nie ma dwóch ścian postawionych od serwerów, które powinny być mniej więcej kluczowe z tego względu, że jakby zajęli serwery, mogliby z łatwością skanować tą stronę, ale czy to było zamierzone? Czy taki był cały ich plan? Spójrzmy na ilość reinforce'ów. Trzy reinforce'y. Tutaj nie ma żadnego reinforce'a. Widzimy 4, 5, 6, 7, 8, więc dwa reinforce'y powinny starczyć. Aktualnie się do tego nie zmierzają. Jeszcze rozwalony dodatkowo headshot logistycznego, więc będą starali się zniszczyć na siłę te kaedy podłożone przez Zygmunta, ale są tutaj na drodze niestety aż dwa castle, więc będzie niezmiernie ciężko. A Numinex aktualnie jako Hibana stara się podejść od tej strony i Syria pikujący dodatkowo od okna, od pokoju ochrony, od pokoju z serwerami, więc będzie bardzo, bardzo ciężko na możliwość przepalenia tej ściany. Jeśli tylko Syria spikuje w odpowiednim momencie, może zdobyć tego fraga, tak jak wcześniej wspominałem. Ale Forgiven pilnuje niby tego kątu, ale patrząc na to, jak Crash już zaczyna swoje fragowanie, zostaje wyminowany Jackal, więc pułapka dodatkowo Kaeda zostanie dorzucona, ale Sloty z kolejnym EMP, chyba jedne pociski Hibany zostały przepalone, więc Zygmunt nie ma już więcej swoich ładunków elektrycznych, pazurów, i Numinex z łatwością będzie mógł teraz przepalić dodatkowo ścianę. Maybe zostaje zabity przez Fiziego od logistycznego, i Crash dalej ze swoimi sytuacjami będzie chciał pikować na resztę zawodników. Oj, spikuje zaraz na Hibana, ale Numinex jednak z dobrym podejściem na stronę Crash'a nie zauważył na zawodnika znajdującego się za krzesłami od jacuzzi, więc mają jakąś przewagę. Zabili zawodnika najbardziej fragującego. Jeszcze jeden dodatkowy zawodnik znajdujący się od schodów i czas, który nieubłaganie ucieka na niekorzyść drużyny atakującej, bo oni są w tej słabszej sytuacji, ale możliwość jeszcze dalszego pikowania przez Syrię i Syria nie zabił do końca Forgivena, ale patrząc, że są dalej w czterech, trzymają dalej te wszystkie kąty, 25 sekund do końca, a Numinex... No, Numinex nie ma co zrobić. Jest tutaj Shadow, który fraguje kolejnego zawodnika i on zdobędzie kolejne fragi, jeśli nawet Numinex zdecyduje się na wejście przez to okno, bo nie będzie innego pomysłu. Syria dodatkowo fraguje. Numinex to prawda powala smoka, ale będzie bardzo ciężko na podłożenie tego defusera i skończy to wszystko Fizi. Tak, wszystko Fizi to skończy. Pierwsza runda na konto Koziołków. 15 fragów Crasha. 7 do 2. Aktualnie na konto drużyny Koziołków. Jest to wysoki wynik, to o czym wspominałem już na samym wstępie, jeszcze przed tym meczem. Spytamy się, czy chcą chwilę przerwy, czy nie. Zaraz przed nami kolejna mapa, a kolejną mapą będzie oczywiście Oregon. Oregon będzie chwilę przerwy, więc ja Was zaproszę na dosłownie jakieś 3-5 minut krótkiej przerwy, zaraz przechodzimy na drugą mapę, jaką będzie Oregon, więc widzimy się za chwilę. We'll be right back.
turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the I wracamy do kolejnego meczu, do kolejnej mapy. Oregon przed nami. Przypominam, Koziołki kontra Wataha. Jeśli ktoś dopiero doszedł do nas po przerwie, to wynik 7-2 aktualnie na klubie dla Koziołków, więc są o ten jeden mały kroczek milowy, żeby przejść już do półfinałów, ale nie zapominajmy o tym, że wszystko dzieje się w systemie BO3, więc jeszcze Wataha może powrócić, ma szansę do całego powrotu. I zobaczymy, jak do tego wszystkiego dojdzie. Jak na razie zbanowany Thatcher. Thatcher na eliminację możliwości, przykładowo Miuta, przykładowo Bondita, przykładowo nawet Kaeda, ale dodatkowo jest zbanowany Maverick, więc jeśli zostanie dołożony Mute, przykładowo na zlew, na pralnie, na dolnym bombsidzie, to będzie bardzo, ale to bardzo ciężko do zniszczenia głównego hacza i do dostania się na sam dolny bombsite bez otworzenia dodatkowych dziur, bez otworzenia dodatkowych rotacji. Miry i Echo, jak już mówiłem w poprzedniej mapie, nie trzeba tłumaczyć z tego względu, że są jak na razie najbardziej banowanymi operatorami z całej sezonu wyższych graczy. Mamy zamianę stron. Na początku sam już Koziołki zaczynają w obronie, więc jestem niezmiernie ciekawy, jak podejdą do tego całego zadania. Patrząc na to, że można zniszczyć głównego hacza od klasy, jeśli ktoś nie wie, to jeśli hacz jest na głównym lobby, ściana stojąca przy nim, podkładamy oczywiście tam ładunek termajta i wtedy jest możliwość zniszczenia tego hacza, ale jeśli zostanie wzmocniona ta ściana, albo zostanie rozwalona za pomocą shotguna Kaida, to będzie niezmiernie ciężko, wtedy hacz nie zostanie tak szybko przepalony, chyba że wjedzie ta twitchka i zniszczy ten elektropazur, ale dalej to będzie bardzo, ale to bardzo ciężkie zadanie. Zaczynamy nasze spotkanie, zaczynamy od pralni, szybko sobie jeszcze zanotujemy w razie ewentualnych rehostów, tak jak to miało miejsce wczoraj. I zobaczmy, jaki mają pomysł, czy będą chcieli wzmocnić tą ścianę i zostanie zniszczona za pomocą shotguna od Shadowa, więc nie będzie możliwości już tutaj podkłożenia żadnego Thermite Breach'a, więc główny hacz, no adios! Adios, nie zostanie przepalony, dziury zrobione od klasy i zapewne bardzo szybko Zygmunt dołoży swojego Kaida. Chyba że będzie taka sytuacja jak kiedyś, jak to widzieliśmy z Kaidem na Oregonie, że nawet jeśli został zbanowany ten Thatcher, został zbanowany dodatkowo Maverick, to nie zdecydują się na podłożenie od razu swojego Kaida, tylko będzie starał się gdzieś strikować. A to miało ciężko, często bardzo złe konsekwencje względem tego, że hacz tak czy siak został przepalony. Ale Zygmunt decyduje się od razu na podłączenie tego hacza, również na hacza od konektora i grając co najciekawsze z Mikingiem oraz górą z rotacją do dużej wieży, więc jest to też jakiś pomysł. Ściana rozwalona dodatkowo od lewej strony na możliwość strzelania w plecy. Jeszcze karetka gdzieś dodatkowo po mnie jedzie, nie wiem co się dzieje już w tym całym moim mieście, ale wracając, że przestrzał na schody od lewej strony na możliwość strzelania w plecy, dzięki temu będzie o wiele ciężej, tak jak wcześniej wspominałem, dodatkowy castle jeszcze gdzieś od garażu, ale Fizzy razem z Maestro już na 100% się na to przyszykują i świetna pozycja Siri na możliwość oglądania od dużej wieży na schody od góry, od samego bombsite'a.
Izzy trzyma ten bardzo cienki kąt i będzie próba przepalenia ścian. Czy się udało przepalić tą ścianę? Co najciekawsze, udało się przepalić tą ścianę, więc Kajt został zniszczony, co najciekawsze. Zygmunt nie wykorzystał swojej całej sytuacji, ale Sloty zostaje powalony przez Fizjego. Jeszcze Numinex gdzieś od tej strony stara się znaleźć jakiegoś zawodnika, ale nie rozwalili do końca tej ściany, żeby nie można było przejść, więc Sloty może zostać jakoś zaraz podniesiony, bo nie ma tam dodatkowych kątów na szukanie poszczególnych zawodników i aktualnie zabierają bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Nawet jeśli jest ten hat przepalony. Spójrzmy na to z tej strony, że Numinex mógłby stanąć w tej dziurze. Nic by mu nikt nie robił, nawet kamera maestro, a resztę zawodników skupiłaby się tylko na głównym haczu, dorzucone by zostały smoki z tego względu. Oraz by przeszli dalej, ale konował, zaczyna fragować na Blackbirdzie. Krat odpowiada na slot, im szybkie plecy od Fizjego i zapomniałem wspomnieć o tym, że mamy zamianę w rękach całej drużyny Watachy z tego względu, że konował pojawił się na naszych ekranach jako piąty zawodnik, jako zmiennik, ale Syria dokłada również fraga od Meeting Callu na samą kuchnię, gdzie był wcześniej Forgiven. Termite zostaje powalony, no i zostaje sam niestety Numinex na czterech as zawodników, ale jemu już nic tutaj się nie uda. Jeszcze wierzę, że jeden zawodnik podchodzi na blisko, może zabić gdzieś tego Castle, udaje się trafić kosą, ale zostanie niestety chyba zabity przez tego smoka. Jeszcze plantuje gdzieś dodatkowo smoku, ale zostanie zabity przez Syrię w plecy i pierwsza runda otwierająca dla samych koziołków. Zobaczmy, na co teraz decydują się koziołki. Tym razem na wybranie góry, na sypialni dziecięcej, sypialni głównej. Patrząc na dyspozycję. Dyspozycję samych koziołków, dyspozycję reszty graczy, to myślę, że koziołki dalej będą, można powiedzieć, w pozycji dużo lepszej. Że będą jednak starali się wygrać tą mapę i nie doprowadzić do trzeciej mapy. Jaką trzecią mapą już wcześniej mówiłem, że skończył to wszystko na Oregonie i przejdziemy do kolejnego spotkania. Aktualnie tak to wygląda, patrząc po pierwszej rundzie, kiedy niestety został Numinex sam na czterech graczy, ale co najciekawsze, że udało im się przepalić tego hacza. To było bardzo ciekawe. Jedyną zmianą, jaką bym zmienił w tej taktyce, to byłoby podłożenie tylko jednego ładunku na hacz główny, ale nie podkładanie drugiego ładunku elektropazura od Kaida na plecy, na hacz od konektora. Dopiero później, kiedy zostanie odpuszczony meeting call, dopiero w tym momencie, żeby ten elektropazur ewentualnie poszedł w tamto miejsce. Bo spójrzmy na to, że Twitchka zniszczy ten elektropazur od głównego hacza, przez co nie ma już możliwości zablokowania tego, a zawodnicy skupili się na koniec na tym głównym haczu, no i wyszło jak wyszło, z tego względu, że starali się tam zaplantować, ale zostali bardzo szybko wyeliminowani przez poszczególnych zawodników. Spójrzmy jeszcze szybko na fragi. Fizzy 2, Syria 2, Crash 1, no i Numinex razem skonowałem po jednym. Jeszcze wracając do poprzedniej rundy. Konował? Chodzący samotnie gdzieś od tyłów, starający się zdobywać dalej jakieś dodatkowe fragi dla całego swojego zespołu. I to było najciekawsze, że on się nie bał, starał się przechodzić tam dalej i wyciągać tych zawodników i możliwość dania dla całego swojego zespołu podejścia dalej. Podejścia dalej do przyjmowania, do kolejnych struktur, tak jak to wcześniej wspominałem, ale został szybko wyeliminowany. Świetne, może nawet zdobył, jeśli tego jednego fraga, ale świetne pokrycie ze strony całej reszty zespołu. Crash już podróżuje gdzieś na meeting hallu, na możliwość wyciągania MABS-a, który będzie starał się wejść dodatkowo do tej klasy. Jeszcze szuka ewentualnych przestrzałów. Co najważniejsze, nie zostały zniszczone główne drzwi. Czemu się spytacie mnie, czemu powinny zostać zniszczone główne drzwi? To co dopiero teraz robią, żeby wystraszyć ewentualnie zawodnika roamującego do tego miejsca, aby nie mógł swobodnie przebiegać
po całym głównym lobby i bał się na ewentualne podejście. Fizzy został tylko przetronowany. Nie wiem, czy wiedzą dodatkowo o Crashu, ale Bakiem już stara się zniszczyć tą podłogę. Jeszcze szukają, gdzie mogą być poszczególni zawodnicy. Szybkie dronowanie, jeszcze próba możliwości zniszczenia, gdzie może być ten podłożony bandit. Ale przydałoby się dużo lepsze pokrycie, ale Crash chyba zauważy zaraz Baka. I tak to się właśnie dzieje, jest zauważony Bak, maybe zostaje wyeliminowany. I pierwszy frag po stronie Koziołku. Fizzy jeszcze dodatkowo do tego dokłada o stronę Eski, został on wyeliminowany od strony garażu. Więc będzie teraz bardzo ciężko na możliwość przepalenia się od góry, bo te bandity jednak dalej są tutaj podłączone. Nie udało się, ale Sloty jednak odpowiada. Jeszcze jeden zawodnik schowany gdzieś dodatkowo z zbrojowni jeszcze tam jest, ale Sloty obraca się w bardzo złym momencie i Syria to wszystko sfraguje. Tak jak myślałem, że Syria wybiegnie, nie będzie żadnego przykrycia od jednego zawodnika. Dodatkowo jeszcze podwieszak się gdzieś tam Termite będzie starał się Numinek z go wyciągnąć, ale Syria w dobrej pozycji jeszcze dodatkowo się położy, jeszcze żeby nie został tylko trafiony tymi pociskami. Poszukiwanie Termite'a, który już wchodzi w to miejsce i Syria to wszystko zauważy. Filtr zostaje upuszczony i zostaje niestety tylko sam Blackbird, który jest na sajdzie. Będzie mógł wyciągnąć poszczególnych zawodników, ale będzie bardzo ciężko. Shadow to wszystko kończy. Runda dla Koziołków. Nie można tego nazwać wyrównaną rundą. No, patrząc na to, co zrobił Crash oraz Fizzy na samym dole, to było niezmiernie, niezmiernie ciężko na możliwość dalszej sytuacji. I potem brak możliwości przedronowania. Przedronowania góry, która jest niezmiernie ważna. Przed, co prawda, tym Jackalem. Ale patrząc na to, że wiedzieli trochę o tym Lesionie, mogli dalej się wcelować od strony schodów, a tak to Syria sobie przebiegł, trafił w plecy i nikt mu nic nie zrobił. Nikt mu nic nie zrobił, on potem jeszcze zdobył kolejnego fraga, zabił Numinexa. Dalej żył, dalej czuł się bardzo dobrze i trzeci punkt aktualnie wybrany przez drużynę Koziołków. Zobaczymy kuchni, nie decydują się na dużą wieżę, która jest bardzo często teraz grana i spójrzmy na ich cały pomysł. Jak do tego się przygotowali? Jak przygotowali się do tego meczu? Robione dziury przez Shadowa po prawej stronie z możliwością od razu rotacji ewentualnej, żeby nie było trzeba wychodzić przez drzwi. Jest to jakiś pomysł z tego względu. Spójrzmy przez pryzmat tego, że od wyjścia od kuchni na gardenie od strony śmietników, jak to chcę nazywać, czy nawet od pomidorków, które są tutaj jakże piękne pomidorki, jak to ostatnio rozmawialiśmy z Marcinem podczas Mistrzostw Polski. Ale nieważne, nie wracając do tego, że wyjście od strony kuchni nie jest, nie ma takiego kątu na możliwość rotacji od tej lewej strony, że widać ewentualnie tylko dodatkowo drzwi. Więc to jest dodatkowa rotacja na możliwość wyciągnięcia zawodnika, który będzie starał się zaplantować na kanapie. Rotacja również od prawej strony łazienki. Wzmocniona ściana na cały przestrzał, bo jeśli nawet podwiesimy się tutaj od tej strony, gdzie jest konował na konstrukcję, to byśmy mieli cały wgląd na możliwość rotacji poprzez korytarz, poprzez schody, a tak to mamy wzmocnioną tylko ścianę i rotację po prawej stronie, więc to jest mały kawałek, do pilnowania. Forgiven będzie starał się przepalić tą ścianę i chyba to mu się uda, bo nie ma nawet żadnego bandita, nie ma żadnego Kaida. Przydałoby się przedronować, czy mają takich operatorów. Przepalą lewą ścianę, co najciekawsze. Często się przepala prawą ścianę z tego względu, że lewa strona nam daje osłonę. Prawą stroną wchodzimy, aby zdobyć poszczególne fragi. I dalej to jest walka z tego względu, że będą musieli przebiec lewą stroną, a do prawej strony na kanapę i dopiero móc zaplanować, więc to jest tak wyliczając, tak prawa fizyki, matematyka, dłuższy tor do przebiegnięcia, że stracą jakąś może dodatkową sekundę, że szybciej zostaną ewentualnie zauważeni. Pójdą zaraz smoki w ruch, ale jest już tutaj ustawiony jeden z graczy. Kto to jest? Jest to Shadow, stara się zaplantować za Montim, ale razem urywają ten damage. Czy uda się zaplantować Termite'owi? Jednak nie. Shadow z bardzo dobrym pomysłem do rzucenia tutaj smoku, więc JV
No niestety nie będzie mógł zaraz podejść zaplantować razem z Amondim, ale ten Nate może zabić smoka, no jakby trochę później, ale i tak się to udaje, bo Forgiven zabija tego smoka, więc dalej mogą próbować plantować z Amondim i będzie ponowna próba plantu. Crash wyminuje kolejnego zawodnika, czy o tym wiedzą? Crash już skrasany kon, Crash dobędzie fraga, Crash jeszcze może wyeliminuje Montiego, ale jeszcze jest on małej wieży, wyeliminuje Montiego i tak to się właśnie dzieje. Maybe jest, pozostaje tylko sam, no nie może nic tutaj zrobić, jeszcze podkłada do końca. Bricza może wyeliminuje Fizjego, ale chyba to będzie kolejna runda dla koziołków. No nie ma aktualnie co tutaj zrobić. Maybe jest dalej na 4 graczy. Jeszcze stara się spikować gdzieś tutaj Syria i Syria chyba zdobędzie tego fraga. Tak się właśnie dzieje. Syria trafia ostatniego gracza od Watahy i koziołki z trzecim punkcikiem na swoim koncie. Jeszcze brakuje 4 do wygrania całego spotkania. Nie ukrywam, że chciałem zobaczyć odpowiedź ze strony Watahy na Oregonie. Ale to, co aktualnie pokazują w obronie drużyna koziołków, to są bardzo dobrze przemyślane taktyki, dobrze starają się wygrywać pojedynki aimowe. Z tego względu zajmują ten teren, nie dają przejść Watahy dalej i wygrywają te rundy. Wygrywają przez swoją pomysłowość, przez swoją kreatywność. Dzięki temu dalej wygrywają te rundy, zdobywają te punkciki. I tylko aktualnie 2 rundy na konto Watahy. To jest mało. To jest mało przez możliwość całego spotkania. Jak na razie bilans 10-2. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na dole. Jeszcze raz, 3 rundy wygrane przez koziołków. Jeśli by doprowadzili do wyniku 6-0, mógłbym powiedzieć definitywnie, że to może być koniec. Jeden szybki rush, motyw zaskoczenia. Sprawdzam tylko, gdzie jest ten site. Jeśli zagrają dół i będą mieli ten wynik 6-0, to myślę, że to już zobaczymy koniec. Nie chciałbym zobaczyć na pewno wyniku do zera, żeby Watahy powalczyła, miała tą szansę na całość, żeby starali się to wszystko przypilnować. Aktualnie zobaczymy, czy Zygmunt trochę wyciągnie wnioski z poprzedniej rundy. Kasl jeszcze nie dostawiony na główne drzwi. Czy oni się teraz od tego odcinają, bo nie ma tutaj żadnego kasla dostawionego przez Fizjego, więc czy to będzie ogromny problem? Bo jeśli zawodnicy automatycznie by podeszli od głównych drzwi, już tutaj skanują, więc Fizji będzie miał spore problemy. Chyba że chcą sobie trochę bardziej otworzyć tę możliwość, ale Fizji dopiero teraz zauważył, jeszcze stara się dołożyć kasla, ale to już będzie niestety za późno. No i Fizji, mogłeś to dużo wcześniej zrobić, tak to będzie otworzony ten meeting hall. Po części dobrze, po części źle. Jeszcze stara się wejść do tej dużej wieży, ale jest już tutaj Crash, który pilnuje tego kontu na wchodzącego zawodnika, więc jeśli ktoś mu się tylko pojawi pod celownikiem, automatycznie powinien zginąć, patrząc na szybkostrzelność Aldy i to, jak dzisiaj w całym spotkaniu gra Crash. Zobaczmy na ilość jego fragów, 5 fragów aktualnie na jego koncie, na poprzedniej mapie 15, więc to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Jeszcze dodatkowo gdzieś starają się dorzucić tutaj nade'y od tej strony i Crash może mieć zaraz szybką walkę, szybką możliwość do wyciągania kolejnych fragów. Jest pod nim slot i jeszcze sprawdzają, gdzie ktoś może być. Aszka zostaje wyeliminowana przez Fizjego od meeting hallu, więc jest po części jakaś odpowiedź od strony koziołków na ten atak. Jakże powolny, to o czym wspominałem, ta rotacja zrobiona przez Baka jak na razie do niczego się nie przydała. I te fragi nie mają żadnego pomysłu. O tym trzeba powiedzieć, że nie mają pomysłu, nie mają podejścia do tego, jak to wszystko należałoby zrobić. Z tego względu będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. Jeszcze Forgiven zostaje powalony przez Fizjego. Fizji szuka swojej szansy na fragowanie kolejnych zawodników, ale Nominik z pięknym prefajerem udało się trafić w głowę Fizjego. Jest jakaś odpowiedź, ale dopiero po 2 minutach i zobaczmy na ten czas. Nawet hatch od główny hatch nie zostaje przepalony. Sloty, co prawda, fraguje Zygmunta, więc Kaida już nie ma. Można przypilnować jakiegoś kontu, ale dalej jeszcze tam Syria stara się położyć, jeszcze gdzieś usłyszeć, jeszcze
musi iść na dół. Trzech zawodników, ale dalej to jest 30 sekund. Dalej to jest walka z czasem drużyny Watahy. Trzeba by było podejść szybciej. Trzeba by było zaatakować o wiele szybciej. Ale będzie zaraz ten problem. To o czym wspominałem, że będzie ten problem do rzucenia smoku, bo Shadow masz też 3 smoki, ale maybe jest z dodatkowym fragiem Syrii. Jeszcze dodatkowo gdzieś stara się pilnować tych plezów, ale pierwszy smok już poszedł w ruch. Podkładany jest Rozbrajes, jest zabity. Jest smok Syria, skraca ten kąt. Oj, założył tam jednego zawodnika i to będzie pierwsza runda chyba dla Watahy. Chyba, że Syria pobliży się pięknym klaszem, ale nie, wyeliminuje Numinexa, ale Sloty dobrze przykrył swojego kompana z drużyny. No i mamy pierwszą rundę dla Watahy. Te ostatnie sekundy przyczyniły się do tak wygrania rundy przez nich. Na ostatnie sekundy wszystko zrobienie. Jeśli Smoke lepiej by wykorzystał swoje smoki, trzeba o tym powiedzieć. Miał 3 smoki aż. Jeśli by lepiej je wykorzystał, zabiłby na 100% zawodnika plantującego. On nie zauważył nawet, gdzie poleciał plan. Pierwszy smoke poleciał gdzieś chyba dosłownie nawet na środek, nie poleciał za pranie. Tam, gdzie był dodatkowy wspierającego zawodnik, więc jeśli poleciałby dobrze, poleciałby w miejsce, to zawodnik plantujący na 100% by zginął, bo nawet nie widziałem, czy miał 100 HP, ale patrząc przez pryzmat tego, nie wykorzystał swoich smoków, dorzucił tylko jednego. Trzeba wykorzystywać swoje utility na danym operatorze. Kolejna runda, kolejny raz widzimy pranie. Czy decydują się na taką samą obronę? Patrząc dalej na to, że bronili ten meeting hall, bronili tą dużą wieżę, później ta rotacja, wyciąganie poszczególnych zawodników przez drużynę Watahy, jakoś to się opłaciło. Jakoś to się opłaciło, tak jak wcześniej wspominałem, ale ten błąd Zygmunta po raz kolejny, że dali przepalić tego hacza, że jest dorzucony ten kite tutaj na tył, który może zostać dorzucony dopiero później, bo zobaczmy przez pryzmat tego. Jesteś w tym miejscu. Okej, okay. Masz, dostajesz informację, że zaraz może zostać przepalony hacz na konektorze. Automatycznie przechodzisz przez site, wchodzisz i od podwójnej drzwi dorzucasz szybko Heida na możliwość przepalania tego hacza, więc jest już dużo ten duży problem i maybe jest nie będzie w stanie do ewentualnego przepalenia hacz. Zobaczmy, jak zdecydują się na cały atak, całą obronę dronowania przez Lutiego. Czy ewentualnie ktoś jest na dużej wieży, ale na dużej wieży znajduje się Syria, tak jak we wcześniejszej rundzie, ale Crash już tam to wszystko otwiera na wejście JV'ego od tych drzwi, gdzie wcześniej znajdował się Sloty. Sloty dalej będzie starał się zająć ten teren, sprawdzić, czy ktoś tu jest, i Crash chyba zdobędzie jednak tego fraga. No i czy tak się właśnie stanie? No niestety ten timing troszkę przeszkodził. Zabrakło dosłownie pół sekundy i zauważyłby zawodnika. A tak to mu zleczy dosłownie przebieg, ale Syria zdobywa tego fraga, zeskakując na dół. Has zostaje bardzo szybko przepalony. Nie has zostaje szybko przepalony, ale przecież te kuni wykorzystują dużo lepiej swój czas, dużo lepiej dysponują tym całym czasem, szybciej dronują. W końcu jest jakaś odpowiedź z ich strony, z tego względu, że spójrzmy na to. Ściana od kuchni została przepalona, jak mieliśmy minutę 50 do końca. Wcześniej została przepalona, jak mieliśmy 50 sekund do końca. Więc to jest minuta. A w minutę można zrobić naprawdę, naprawdę dużo. Konował razem z Numinexem. Będą chcieli podejść od tego przepalenia, ale jeszcze gdzieś tam na górze Syria będzie chciał wyciągnąć poszczególnych zawodników, ale zostaje szybko zabity Castle. Numinex dobrze pogrył swojego kolegę Konowała i czy da kolejną informację od bliska, że ktoś się tu znajduje, ale znajduje się również tam blisko Zygmunt, więc przydałoby się ten przejść. No nie można ten przejść specjalnie, tak zostało to zrobione, ale teraz da się oczywiście przejść, będzie szukał tego fraga na haczu, czy ktoś tu się nie znajduje, ale maybe jest, szybko odpowiada, zostaje zabity przez Shadowa od Dose, najciekawsze. Syria zabija Konowała, no i zostaje sam niestety Numinex. Crash to wszystko kończy, kolejna runda dla Koziołków, tym razem pralnie udało się wygrać przez dobrą dyspozycję zawodników na dużej wieży. Nie chciałbym powiedzieć, zbyt
rozproszeni zawodnicy drużyny Watahy. Pod tym względem, że był ten blitz, wyeliminowali jednego zawodnika, było dalej informacja, że Syria znajduje się na górze i można było to jakoś sfragować z tego względu, że nawet jak strzela do tej tarczy, to by udało się Numinexowi wyeliminować kolejnego zawodnika. Dalej, maybe zeliminowałby jeszcze kolejnego zawodnika i jakoś ta sytuacja już by dalej się kręciła. A tak to mamy rundę wygraną przez Koziołków 4-1. Ostatnia runda przed zakończeniem pierwszej połowy i przed zamianą stron. Wybrana góra. Wybrana również Ink na może ten szybszy atak, to o czym wspominałem, chociaż to troszkę niestety wątpię, że zobaczymy ten szybszy atak. Zobaczmy na tabelę. 9 fragów Syria, 7 fragów Crash. Zygmunt razem z Shadowem nic nie muszą takiego robić, 2 oraz 0 fragi, ale przydałyby się te fragi po stronie Watahy, bo aktualnie Forgiven oraz Konował tylko po jednym fragu, 2 maybe jest 4 sloty i 3 niestety Numinex Syria. Można by powiedzieć odpalony tej mapie, ale na poprzedniej mapie miał również 10 fragów. Tyle, że Crash miał 15, teraz ma 7, więc idą w łeb, no można by powiedzieć względem KD na swoje konto. Dodatkowe wzmocnienia od kuchni. Nie ma żadnego podejścia, nie ma żadnych wzmocnień od samej kuchni. Od sali spotkań, jest tylko od meeting hallu, więc to jest jakiś dodatkowy też aspekt od Koziołków, że oni nie boją się na przejście od stołówki do kuchni i nie wzmacniają sobie w ogóle tutaj ścian. Jest tylko Fizzy oraz Crash znajdujący się na dole, którzy będą chcieli odcinać jakoś przejście swoim rywalom. Już szybkie podejście Crasha, jest pierwszy frag na jego koncie. Myślałem, że będzie chciał podchodzić zupełnie z innej strony, ale maybe jest dobrze wykorzystał aspekt połączenia dołu. Podejście od dwóch różnych stron i jeszcze wejścia od konstrukcyjnego, więc może maybe jest dodatkowo zaskoczyć, jeśli pojawi się tutaj jakiś zawodnik, ale dobrze wykorzystują swoją rotację, dobrze chcą zajmować poszczególny teren i czy uda im się tylko na wyciąganie poszczególnych zawodników, bo Crash, to najciekawsze, już znajduje się na konektorze i będzie dalej głodny fragów na wyciąganie poszczególnych zawodników, już dwa flesze w jego stronę, jeszcze Syria przyjdzie do pomocy i Syria z skanem Numinexa zabija Termite, ale maybe jest, odpowiada jeszcze na Fizim gdzieś dodatkowo od dołu, ale znajduje się tu kolejny zawodnik, Crash kolejnym fragiem, nie, Syria dokłada kolejnego, więc niestety zostaje tylko sam slot i slot i zaraz zostanie chyba wyeliminowany, jeśli tylko spitkuje na meeting hall, dodatkowy najdłużony w jedną stronę, ale nie, slot jednak wyeliminowuje Syria, jeszcze szuka gdzie może być Crash, ale Crash już usłyszał zaskakującego zawodnika i Crash to wszystko zakończy, kolejna runda na konto Koziołków, więc ciężko, oj ciężko jest dla drużyny Watahy, 5-1. Syria się dodatkowo pisze good half, żeby nie było, chociaż good half widzieliśmy po pierwszej mapie. Zobaczmy, jak to wygląda względem fragów. Syria 11, Crash 10, tak jak mówiłem, web w web idzie dwójka tych graczy i dwie rundy dzielą Koziołków od wygranej w całym spotkaniu. Od wygranej i do przejścia drugiego, do drugiego meczu ćwierćfinałowego. Wybrana pralnia przez drużynę Watahy. Tak jak mówiłem wcześniej, tak jak wspominałem za każdym razem, chciałbym zobaczyć tak bardzo wyrównany pojedynek, jaki widzieliśmy wczoraj. Z tego względu, że dużo lepiej się to ogląda. Nie ma jakiegoś takiego przekonania, że o, na stówę wygra ta jedna drużyna, nie ma co oglądać. Ja bardzo często lubię oglądać urównane mecze, jest co komentować, taktykę za taktykę, punkt za punkt, mapa za mapę, jak to widzieliśmy w systemie BO3, chociaż i tak pyry 7-2, 7-3 oraz 5-7 na tych dwóch mapach już przejęli całą inicjatywę, chociaż na tym borderze 4 rundy z rzędu wygrany zespół przeciwko oczywiście pyrom.
To sprawiło bardzo, bardzo duże problemy. Potem następny ban na trzeciej mapie specjalnie pod jednego zawodnika, żeby on nie robił dodatkowych pleców. Jeden hatch otwarty i... Najciekawsze, brak jakiegokolwiek zawodnika od Meeting Hallu. Widzimy tylko Konowała znajdującego się na dużej wieży, a patrz, Meeting Hallu otwarty tylko pod jednego zawodnika. Nie mamy żadnych tak naprawdę zrobionych ścian, tylko od kuchni na brak możliwości przejścia. A tak to nie mamy żadnego podłużonego kasla, nie mamy ścian nawet na górze konektora. Więc nie wiem, czy aby na pewno to będzie dobry pomysł na otworzenie tutaj całej ściany. Pierwszy frag już zaczynam kraść swoje fragowanie. Od dużej wieży zostaje wyminowany Konował, jeszcze poszukiwaniu zawodników, może roamujących. Widzę, ktoś może być Javi, niestety znajduje się na dole, więc będzie z tym bardzo ciężko, chyba że dodatkowo maybe jest od Meeting Hallu. Sfraguje chociaż jakiegoś jednego zawodnika podchodzącego od hacza, ale myślę, że zostanie jakoś zaraz bardzo szybko przedronowany. To, o czym myślałem, został już przedronowany niestety od kuchni, więc będzie miał ciężkie podejście, patrząc jeszcze dodatkowo na to, że starają się robić dziury, starają się nawet wyciągnąć gracza, więc no, przejście do konektora na pewno nie zostanie otworzone na możliwość rotacji dla MabeS-a. MabeS już powrócił na side, czterech zawodników znajdujących się na side, więc będzie bardzo ciężko. Nie ma takiego utility, nie, przepraszam, jest jednak smoke. Smoke już automatycznie się wycofuje, no, możliwości dorzucenia swoich smoków, ale nawet tutaj ściana nie jest otworzona, nawet ściana nie jest wzmocniona, więc podejście i możliwość zaplantowania już na pewno jakaś będzie. Nie, będzie bardzo ciężko, będzie bardzo ciężko, dopiero otworzona ta ściana, ale Zygmunt jeszcze szuka tej kamery, zostaje położony crash. Bardzo powolna reakcja ze strony Zygmunta, trzeba na samym początku już o tym powiedzieć, że jeszcze nawet zostanie podniesiony. Co najciekawsze, że zawodnicy w atachy tego wszystkiego nie słyszą. To jest bardzo ciężko, ale crash ponownie stara się to podłożyć, ten smoke niestety trochę za daleko rzucony. Crashowi teraz uda się to zaplantować, chociaż Syria i Zygmunt to fragują. Zostaje sam ABS, który stara się jeszcze podejść od góry na 5 zawodników. Będzie, ale to będzie bardzo ciężko. Już się przyszykowali, już poczekali na dalej i Shadow to na koniec wszystko fraguje. Szósta runda na konto Koziołków. Czekamy, czy to się zakończy wynikiem 7-1. Jeszcze strzały na dużą wieżę, jeszcze próby przeskanowania Lesiona. Oni wiedzą dokładnie, gdzie będą każdy zawodnicy. Wszędzie są drony, wszędzie są informacje i runda wygrana na konto Koziołków, tak jak wcześniej wspominałem. Co teraz zagrają? Teraz zagrają sypialnię dziecięcą, więc dalszy to będzie problem. Ósma runda zaraz przed nami. Analizując poprzednią rundę, możemy stwierdzić, że drużyna Koziołków jest bardzo dobrze zgrana ze sobą. Względem ataku, względem obrony i wszelkich pomysłów. Jeśli dostaliby przeciwko sobie jakiegoś bardziej doświadczonego przeciwnika, to już mogłoby być o wiele ciężej. Z tego względu, że nie byłoby takich akcji, że zawodnik zostaje powalony przez kamerę Maestro na sajdzie z defuserem w rękach, który starał się zaplantować, i tak czy siak podchodzi jeden zawodnik z własnego teamu i jeszcze go podnosi, a reszta zawodników nic o tym nie wie, nie ma żadnej informacji. Przepływ informacji jest dopiero po jakichś 20-30 sekundach i tak nie dogadują się w paru kwestiach, czego nie można powiedzieć o Koziołkach, bo informacja nadchodzi automatycznie. Fragują, jeśli ktoś zginie, informacja idzie, zawodnicy od razu się odwracają, czy aby na pewno nie jest to zagrożenie pod nich. Sprawdzają dodatkowe kąty, zajmują dalej ten teren przez zginięcie jednego zawodnika i chcą wyciągnąć na siłę tego roamera, który zabił im jednego zawodnika z drużyny. A poprzednia runda pokazała to wszystko. Został powalony zawodnik plantujący, to o czym wspominałem. Został tylko powalony, ale tak czy siak podeszli i jeszcze go podnieśli.
Syria już zauważył jednego zawodnika, wie, że tam jest slot i tylko czeka na wychylenie tego zawodnika i to się właśnie dzieje, pierwsza głowa ze strony Syrii. No, niezauważenie kolejnych rzeczy, jeszcze dodatkowo konował gdzieś od łazienki, jeśli konował dodatkowo do skrócie, ale Syria z kolejnym fragiem, z kolejnym możliwością tej dziury, ale konował, no niestety gdzieś celowany w podłogę Shadow, jeszcze do skróci Shadow zdobędzie tego fraga i to jest chyba już rozbicie całkowite taktyki. No niestety Watahy, że nie będą mieli tutaj żadnego podejścia, jeszcze podkładany zostaje ten Termite Bridge, więc dodatkowo będzie ciężko, maybe jest, musi zmieniać swoją pozycję. Myślałem, że jeszcze Hibana zostanie wyeliminowana, ale Numinex na 5 graczy, no nie zdoła tego wszystkiego zakończyć, jeszcze zabije to Shadow i Koziołki. Koziołki to wszystko kończą, Syria 14 fragów, Crash 13 fragów, 7-1 na drugiej mapie i 2-0. Aktualnie dla całego zespołu, no ten wynik sam mówi za siebie, za mistrzów poprzedniego sezonu. Oni już będą czekali na swojego przeciwnika w następnym tygodniu, w sobotę, w półfinale. Ja gratuluję oczywiście Koziołkom, gratuluję drużynie Watahy, bo oni również pokazali z dobrej strony. Jeszcze czekamy na krótki wywiad z Syrią, ale już na samym wstępie wiem, kto zostanie moim MVP, zwłaszcza za klub, więc poczekamy, aż wszyscy wyjdą, zostanie tylko sam Syria, ale Syria chyba jednak nie chce, wywiadu, jeszcze zaprosimy go szybciutko. Syria, halo, czy możesz ty do mnie powrócić, mój drogi kolego? Chyba nie powróci tak szybko, tak jak myślałem. Ale patrząc na sytuację, analizując wszystko. Mieli dużo lepszy pomysł, mieli wszystko, czego brakowało drużynie Watahy. Mieli zawodnika szybko wchodzącego. Mieli dalej dobrych aimerów. Mieli wszystko tego, czego potrzebował Watahy. Był dobry klacz ze strony MBS. Za to muszę bardzo, ale to bardzo pochwalić, że dobrze rozegrał to Valkyrie. Mieli jakieś dalej akcje, kiedy mogli to rozegrać. Sloty dalej, który ugrał kolejną rundę. I ta jedna runda na Oregonie, którą się udało poprzez atak na dolny bombset, jeśli dobrze pamiętam, to było jakieś dodatkowe wyjście. Przypominam wam oczywiście o teraz możliwości wygrania charmów albo innej nagrody poprzez wpisanie TMLA R6 dla was, dla widzów Ligi Akademickiej. A my zaraz wracamy, bo przed nami kolejne spotkanie i jest trochę przed czasem, więc od razu ostrzegam, że przerwa może trwać bardzo długo. Niestety wywiadu nie będzie, bo z Syrią już się nie dogadam. Więc poczekamy, jak to będzie wyglądało i zapraszam was na krótką albo niestety długą przerwę. To zależy wszystko od zespołu Orłów i zespołu Smoków, jak to będzie dalej wyglądało. Więc zapraszam.